Cześć! Witajcie na kanale Prosta Bułka. Dzisiaj upieczemy niesamowicie pyszny małpi chlebek. Zostawcie lajka, dodajcie subskrypcję. Zaczynamy! Na początku przygotowujemy zaczyn. Do 250 ml letniego mleka dodajemy 25 g świeżych drożdży oraz łyżeczkę cukru. Wszystko mieszamy i odstawiamy, aby drożdże się zaprzyjaźniły. Do miski wsypujemy 550 g mąki pszennej typu 450. Dodajemy łyżeczkę soli, 15 g cukru waniliowego, 80 g cukru, 30 g roztopionego masła, 1 jajko oraz wcześniej przygotowany zaczyn. Całość wyrabiamy do momentu, aż składniki się połączą i uzyskamy jednolitą masę. Następnie przykrywamy i odstawiamy na godzinę do wyrośnięcia. Ciasto świetnie wyrosło, podwoiło swoją objętość, więc wykładamy je na blat i jeszcze chwilę wyrabiamy. Teraz odrywamy małe kawałki i formujemy małe kulki w ilości około 30-40 sztuk. Następnie mieszamy 2 łyżeczki cynamonu ze 120 g brązowego cukru. Każdą kulkę moczymy w mleku, obtaczamy w cukrze z cynamonem i wkładamy do blachy do pieczenia babki. Gdy mamy przygotowany już małpi chlebek, to przykrywamy go i odstawiamy w ciepłe miejsce na pół godziny do wyrośnięcia. Chlebek lekko podrósł, więc wkładamy go do piekarnika nagrzanego do 190 stopni i pieczemy przez 25 minut z użyciem górnej i dolnej grzałki. Mój małpi chlebek jest już gotowy. Wygląda apetycznie, pachnie cudownie. Każdy kawałek bez problemu można oderwać. Jest lekko chrupiący z zewnątrz i bardzo miękki wewnątrz. Możemy teraz odrywać kawałek po kawałku i delektować się tym niesamowitym smakiem. Smacznego!